kochani. Jesień to okres bardzo pracowity w karmnikach. I właśnie jesienią powinniśmy zadbać o naszych pomocników, o ptaki. Jak zmieniają się potrzeby żywieniowe ptaków i jak możemy im pomóc? Zapraszam do obejrzenia tego materiału. Potrzeby żywieniowe ptaków w trakcie roku zmieniają się, bo latem, kiedy ptaki karmią swoje pisklęta, to wtedy poszukują pokarmu wysokobiałkowego. To są owady, na przykład, którymi się żywią, czy świeże jagody, które rosną na przykład na krzewach. Kiedy przychodzi jesień, to część ptaków już od sierpnia odlatuje. Ale i te ptaki potrzebują naszej pomocy. Migracje ptaków trwają od sierpnia do listopada, w zależności od gatunku ptaków. Ale nawet jeżeli te ptaki, które widzieliśmy na naszych działkach, a które odleciały, to ich bracia, siostry mogą również potrzebować pożywienia, bo przecież w trakcie lotu mogą również inne ptaki zagościć w naszym ogrodzie i się pożywić. Ptaki, te, które natomiast zostają, które zimują w Polsce, w naszych ogrodach, na naszych działkach, będą potrzebowały naszej pomocy, by przetrwać tę nieraz ciężką, mroźną zimę. I wtedy będą potrzebowały pokarmu bogatego w węglowodany, w tłuszcze. Ptaki potrafią bardzo, bardzo dużo zjeść, by przygotować się do zimy i ją przetrwać. Będą więc potrzebowały teraz orzeszków, słonecznika, różnych innych smakołyków, o których za chwileczkę powiem. Bardzo ciekawa jest migracja ptaków. To w zasadzie niemal wszyscy wiedzą, że ptaki mają swoje systemy czerpania informacji o tym, gdzie mają lecieć. A ptaki migrujące odlatują albo do Afryki, albo nad Morze Śródziemne. I to jest naprawdę bardzo daleko, jak one znajdują kierunek lotu. Są ptaki, które lecą, migrują podczas dnia, inne podczas nocy. Te, które odlatują podczas dnia, kierują się położeniem słońca, szczytami górskimi czy korytami rzek. Natomiast ptaki, które odlatują czy lecą nocą, one kierują się położeniem gwiazd względem gwiazdy polarnej. Tych sposobów na orientowanie się jest jeszcze o wiele więcej. To jest też cud natury, że ptak w zasadzie bez żadnych wskazówek zewnętrznych, bez urządzeń, potrafi od wieków, od tysięcy lat dotrzeć tam, gdzie jest jego cel. Kiedy przychodzi jesień, to możemy obserwować zjawisko tak zwanej hiperfagii, czyli wilczego apetytu ptaków. Kiedy tylko jest taka możliwość i odnajdą pożywienie dla siebie, to mogą jeść, jeść i jeść. Niektóre ptaki potrafią podwoić masę swojego ciała. Wtedy właśnie powinniśmy im przygotować różne smakołyki. I jakie to są smakołyki? Jakie w ogóle są wskazówki, byśmy mogli dobrze zadbać o ptaki jesienią i zimą? Pierwsza wskazówka jest taka, żeby karmniki były cały czas naładowane, ale nie przeładowane. Powinno być tyle ziaren i innych smakołyków w karmnikach, żeby w ciągu dwóch, trzech dni to zniknęło. Niektórzy dosypują codziennie karmy do karmników. Ważne jest też, żeby tam nie dać za dużo tej karmy, żeby ona po prostu się nie psuła, żeby ptaki mogły mieć świeże pożywienie. Tu jest bardzo ciekawe, że niektóre ptaki magazynują, chowają te smakołyki w zagłębieniach kory, niektóre na ziemi, niektóre w okolicy kamyków. Podobnie jak wiewiórki magazynują orzeszki, tak i ptaki potrafią magazynować pokarm. Druga wskazówka jest taka, żeby to były
przysmaki wysokoenergetyczne, bo takich właśnie ptaki potrzebują. Jakie są ich przysmaki? Można kupić taką mieszankę gotową zimową dla ptaków, w której są różnego rodzaju ziarna, też proso ich ulubione, groch, kukurydza, słonecznik. Można też przygotować dla nich ziarna kukurydzy, ale ważne jest, żeby one były rozdrobnione. Ptaki bardzo lubią rodzynki. W zależności od tego, jakie ptaki przylatują do nas, też warto zadbać o to, żeby one były po prostu pokrojone. Słonecznik. Albo taki słonecznik w łupinkach, albo słonecznik już rozłupany, też jest przysmakiem ptaków. Oprócz tego ptaki bardzo lubią orzeszki ziemne, lubią ciasteczka łojowe, zwłaszcza takie samodzielnie wykonane. I w ciągu najbliższych dni też będziemy robić ciasteczka łojowe dla ptaków. Ptaki uwielbiają też orzeszki buczynowe. Mnóstwo różnych przysmaków możemy dla ptaków przygotować. Po trzecie, ptaki oprócz suchego pożywienia potrzebują też wody i o tym bardzo często zapominamy. Pojemniki na wodę, poidełka na wodę powinny być również rozłożone w różnych miejscach w naszym ogrodzie. I warto pamiętać o tym, że gdy przyjdzie mróz, żebyśmy wymieniali tę wodę, żeby ona zawsze była w stanie ciekłym, żeby ptaki mogły się napić. Też i poidełka czy pojemniki, w których jest woda dla ptaków, powinny być co jakiś czas umyte, żeby tam nie zachodziły jakieś niepożądane procesy, które mogłyby po prostu też zaszkodzić ptakom. Po czwarte, jesień to jest dobry moment, żebyśmy oczyścili budki lęgowe i my to robimy co roku. Budki lęgowe czyste, zdezynfekowane można ponownie zawiesić na drzewie, a można też je schować i wtedy przedłużamy ich żywotność. Warto jest też po piąte zostawić trochę bałaganu w ogrodzie. Nie uprzątać tych roślin, traw, kwiatów, słoneczników, które mają nasiona, a które ptaki tak uwielbiają. Nasze kwiaty, nasze trawy zostały niemal już doszczętnie ogołocone z nasion przez ptaki i ten widok przez wiele, wiele dni cieszył nasze oczy i cieszył nasze serca. Można pozostawić też trochę patyków, słomy czy pozostałości po roślinach, dlatego że tam zagnieżdżą się różne mniejsze, większe owady i one nadal będą dobrym pożywieniem dla ptaków. Jeżeli kochamy ptaki, to możemy też zadbać o to, żeby w naszym ogrodzie zagościła zimowa żywność dla ptaków, czyli na przykład krzewy albo drzewa, które będą takimi karmnikami naturalnymi dla ptaków. I do nich należą na przykład głuk czy dzika róża, też i dąb, chociaż nie lubimy dębów na naszych działkach czy w naszych ogrodach, ale nieraz, tak jak u nas, w sąsiedztwie jest dąb i tam jest, i jest on schronieniem dla ptaków, ale i też miejscem, w którym mogą znaleźć pożywienie. Takich roślin jest o wiele, wiele więcej. To może być oczywiście jarzębina, aronia, buk czy dereń. Więc te drzewa czy krzewy warto, żeby były. Tutaj akurat cieszymy się, bo u nas za płotem jest bardzo dużo drzew głogu i jak już opadną liście i czerwienią się owoce głogu na gałązkach, to widać jak ptaki bardzo chętnie tam przesiadują. Kochani, to ptaki to są nasi pomocnicy, to są nasi sprzymierzeńcy. Jeżeli nie będziemy ich mieć w naszym ogrodzie, to my będziemy musieli wykonać tę pracę, którą one zwykle wykonują. Warto więc zaplanować czy rozstawić nie tylko jeden, ale kilka karmników dla ptaków, kilka miejsc, gdzie będą mogły jeść swoje przysmaki, których tak bardzo teraz potrzebują. I na przykład w każdym karmniku mogłoby znaleźć się inne jedzenie, inny rodzaj jedzenia, bo przecież ptaków, które przylatują, jest bardzo dużo. Bo mnóstwo ptaków zostaje przecież na naszych ogrodach w Polsce na zimę
i możemy nadal obserwować czy wróble, czy sikorki, sójki, zimorodki. Więc pomóżmy im, a one pomogą nam. Kochani, jeśli lubicie nasze nagrania, możecie udzielić nam wsparcia. Jesteśmy w programie wspierania artystów i twórców na YouTubie. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest kliknięcie przycisku Wesprzyj lub Wsparcie. Wtedy zostaniecie przeniesieni na stronę, gdzie w filmie informujemy o tym, na co to wsparcie przeznaczymy oraz jakie są możliwości wspierania. Drugi sposób to jest postawienie nam wirtualnej kawy. Bardzo dziękujemy Wam za Wasze wsparcie i za to, że z nami jesteście.